publio.pl Najlepsze e-booki, audiobooki, eprasa. Wydawnictwo Czarne zaprasza do wysłuchania książki ziemowita Szczerka Wymyślone miasto Lwów. Czyta Tomasz Ignaczak. Nagrania: Studio Takto. Lion. 1. Po lwowskim rynku i okolicach kręci się chłopak przebrany za lwa. Miejska maskotka albo reklama lwią ma głowę nasadzoną na ramiona, a głowa jest ciężka i trzyma się krzywo. Ogon ma lew trochę podwinięty i podpięty tak, żeby był krótszy i się nie ciągnął po ziemi. Wygląda to jak inżynieria stosowana przez kłapouchego w kubusiu puchatku. Jest już jesień, jest zimno i lew rozciera sobie ramiona łapami, kostium lwa słabo grzeje, a chyba głupio lwu włożyć kurtkę. No bo jak to? Lew w kurtce? A zresztą, i tak by lwie łapy przez rękawy ludzkiej kurtki nie przeszły. Zazwyczaj, gdy go widzę, człapie dość smutno. Nic dziwnego, średnia robota. Chodzić jako lew po lwowie późną jesienią. Człowiek marznie, myśli ma depresyjne, a tu podpici turyści podbijają z dowcipnym komentarzem. Dzieci chcą pogłaskać albo pociągnąć za ogon, rodzice strzelają fotki. Niełatwo wykrzesać z siebie entuzjazm dla tych irytujących czwoków, gdy jest chłodno, nudno, męcząco, płacą kiepsko i jeszcze się ten wielki lwi łeb tak idiotycznie przekrzywia cały czas, jakby miał spaść. Więc cóż. Wściekły, zmęczony lew chodzi po ulicach miasta Lwowa, patrzy w witryny odpasionych restauracji, za którymi piętrzą się na stołach wystylizowane frykasy na słodko, słono, kwaśno i umami. A wszystko za taką kasę, że się przeciętnemu człowiekowi nóż w kieszeni otwiera na nierówności społeczne. A do tego ci wszyscy polscy czy inni turyści. Dla nich jest tanio, bo mają szczęście zarabiać w walucie, która nie padła na pysk jak ukraińska chrywna. Czasem lew przystanie do zdjęcia, czasem zdejmie tę cholerną głowę i z kimś pogada z kolegą po fachu choćby przebranym za Transformersa, który stoi na rogu rynku ruskiej i serbskiej, pod drzwiami do knajpy z erotycznym show. Transformers jest fajnie wykonany, ma wszystko co trzeba: kółka przy nogach, atrapę chłodnicy na klacie, skrzydła nawet ma na plecach wyglądające jak drzwi do samochodu osobowego, a w miejscu oczu świecą mu się niebieskie reflektory pozuje do zdjęć podobnie jak lew próbując wykrzesać z siebie entuzjazm i czasem nawet mu nieźle idzie ale widać że jego też wszystko już powoli zaczyna wkurwiać bo podbiega do niego na przykład jakieś zachwycone dziecko transformers się odwraca nachyla coś ryczy i groźnie błyska niebieskimi diodami a tu dziecko wybałusza przerażone oczy, po czym uderza w histeryczny płacz, który słychać chyba aż na drugim końcu rynku, robi nagły zwrot przez rufę i ucieka z powrotem w stronę mieszczańsko-oburzonych rodziców. I jeszcze nawet ani Lew podenerwowany, ani Transformers nie wiedzą, że znowu idzie wojna, bo do ataku Rosji kilka miesięcy, bo jest już listopad. Całkiem ładny, wyjątkowo, ale listopad. Już Amerykanie wszystkim sojusznikom powysyłali info. Ukrainie też. I choć wszyscy mają nadzieję, że to fake, to wywiad dostarczył komu trzeba informacje. Ale Lwu czy Transformersowi nie. Po około rynkowych uliczkach jeździ też dziewczyna na wrotkach przebrana za Anielicę. Jest w białej szacie, a do ramion ma przypięte skrzydła. Czasem zbije piątkę z lwem, czasem pogada z transformersem, czasem zaklnie jak wiedzie na wrotkach na kocie łby, bo wtedy można cholery dostać. Człowiek trzęsie się w tych anielskich ciuchach z tymi skrzydłami, a ludzie patrzą i rechoczą, czekając aż się wywali. Stoi też w ramach miejskiej ciekawostki facet w mundurze UPA z pomalowanym na biało niemieckim plastikowym szmajserem przewieszonym przez ramię. Handluje papierem klozetowym z nadrukowanym Putinem, żeby się można było nim podcierać, oraz literaturą patriotyczną opisaną jako mądre książki. Są między nimi również książki upowca, bo na zalaminowanej tabliczce można przeczytać książki z autografem autora. Autorem jestem ja. O czym są te książki? Zapytałem głupio, a on jak na głupka na mnie spojrzał. O ojczyźnie, odpowiedział. No, i są chłopaczki, którzy udają fotografów z XIX wieku, zaczepiają dziewczyny, wołając: Jest pani w gazecie, chce pani zobaczyć? A gdy się ktoś na to łapie, robią mu zdjęcie aparatem cyfrowym, ale wmontowanym w staroświecką obudowę, taką z płachtą, potem wklejają tę fotkę w komputerze, niby na pierwszą stronę starej, świetlowej gazety, drukują i sprzedają. W chwili, gdy nie atakują przechodniów, siedzą na krawężniku i zamyśleni i smutni palą papierosy pod lokalem o nazwie Kopalnia Kawy. Lokal, jak wiele innych, we Lwowie, należy do holdingu emocji Fest, największego machera w branży gastro w mieście. No, sam mer, Andrzej Sadowy, zarzucał mu praktyki monopolistyczne, a później, gdy się już jakoś dogadali, pozwolił otworzyć kolejną knajpę na środku rynku. W samym ratuszu, dokładnie pod swoim gabinetem. Chciałem kiedyś zagadać i zapytałem, jak biznes idzie, to mnie o mało nie pogonili. W kopalni kawy tłum. Kelnerzy już są zmęczeni, przebodźcowani i czasem zirytowani. W dzydze, od niedawna również należącej do holdingu Emocji Fest... Tak zapierdalają, że notorycznie mylą im się zamówienia, tym bardziej, że rachunki muszą dzielić na dwie części alko osobno, jedzenie osobno, a do tego klienci się na nich ciągle za te pomylone zamówienia drą i marudzą. W knajpie facetka lepiej do obsługi nie zagadywać. Jeśli akurat na ciebie nie patrzą i nie sygnalizują, że poświęcają ci uwagę, bo muszą w kilka osób zapanować nad całym pchającym się im do knajpy tłumem i nad stolikami. I gdy się ich wytrąci z obliczeniowego transu, można im spieprzyć rachunek i wszystko będą musieli robić od nowa. I będą źli. A na Szewskiej, pod Baczewskim, boja się kilku polskich młodych wesołków. Rozrośnięci, krótko i świeżo obcięci, wygoleni, wybyczeni, hucząco dowcipni. Znany typ. Takie wesołe ziomeczki z tramwaju czy knajpy w piątek wieczorem. Nieże agresywne, ale jak się gdzieś pojawią, to ich w każdym kącie pełno. Podpici już są leciutko i dobrze się bawią. Dopalą jeszcze co tam mają i zaraz wejdą do tego Baczewskiego. Drogiej i wykwintnej knajpy, która podpięła się pod markę najsłynniejszej w przedwojennym Lwowie wytwórni wódek. Nie jest niby związana z rodzinną firmą Baczewskich, ale wystarała się o jej licencję i błogosławieństwo. No więc polskie chłopaczki dopalają przed Baczewskim te swoje papierosy, coś tam gaworzą, patrzą, a tu zamyślony idzie nasz smutny miejski lew. Stare miasto obchodzi w ramach obowiązków służbowych. Łeb wielki, przekrzywiony, cały zmarznięty, trzy ramiona łapami, a polskie wesołe chłopaki już tam do niego ze śmiechem hejrze. O kurwa! Patrzcie, lion! Ja jebę! Lion! E, lion! Lion! się masz lion! Lew patrzy, zdziwiony na chłopaczków spod tego łba przekrzywionego. Automatycznie chce zapozować do zdjęcia, w końcu taka robota, ale chłopaczki mu fotę nie zamierzają wcale robić. Więc skołowany lew przystaje w miejscu i unosi lwią głowę, jakby hełm rycerski unosił, nie rozumiejąc za bardzo, czego się od niego wymaga. A chłopaki bęc, pione z nim zbijają i się dopytują. Lajon, tyżeś nie widział tej takiej laski, aniołka na wrotkach takiego? Ona jest dojebana Lajon. Ta twoja koleżanka Lion. Masz do niej numer? A ja idę dalej. Wchodzę do ratusza, gdzie czeka na mnie sam pan mer Lwowa, Andrii Sadowy. Co tam mer? Poza tym, że mer, to jeszcze udały biznesmen, polityk w skali krajowej, były kandydat na prezydenta Ukrainy i człowiek, który zmienił oblicze Lwowa i zrobił z niego, jak to się mawia, europejskie miasto. Człowiek legenda. W ratuszu ładnie marmurem na dole wyłożone, po pierwsze, Metropolity Szeptyckiego w jednej wnęce, Króla Daniela Halickiego w drugiej, a poza tym flagi Unii Europejskiej, Ukrainy i Lwowa. Sadowy częstuje mnie herbatą, wychodzimy na balkon. On, krzepki, w kolorowym sweterku, nieformalnie ubrany, po ludzku bardziej, żartuje sobie, pozuje mi do zdjęć z oboma kciukami w górze, na tle rynku pełnego ludzi i knajp, i tak sobie rozmawiamy wstępnie o branżach turystycznej i gastronomicznej, z której lwów jest znany i którą chce się w świecie lansować. No i widzi pan zaczyna Andrzej Sadowy jak w 2006 roku przychodziłem na to stanowisko, to mieliśmy jakieś 100 tysięcy turystów rocznie, a przed pandemią dobiło do 2,5 miliona. Wymyśliliśmy nawet taki slogan Open to the world. Lwów otwarty na świat. Ho, ho, upowiadam, to musi być niezły dochód do budżetu miejskiego z tej turystyki. Sadowy się trochę krzywi i łypie podejrzliwie. Nie no, to nie jest tajemnica, że ta branża nie płaci wielkich podatków, mówi powoli. Firmy starają się optymalizować koszty, bo ukraińskie prawodawstwo daje taką możliwość. A, Bardziej chodziło mi o to, że gastronomia tworzy wiele miejsc pracy. Postawiłem sobie zadanie dać pracę młodym ludziom i to zadanie jest wykonane. Z balkonu widzę, jak z ulicy Szewskiej wyczłapuje zmęczony lajon. Głowę trzyma pod pachą i ze zrezygnowaną miną pali papierosa. A tu Rosjanie wojska kurwa wokół granicy rozmieszczają. Dwa. No ale dobra. Weźmy takie lato. Upał. Nie da się oddychać. Do rosyjskiego ataku jeszcze pół roku. Po alejkach i alejach Starego Miasta, po prospekcie swobody, dawnych wałach hetmańskich spacerują sobie turyści w uroczystym zawieszeniu. Paradują z przymrużonymi znudy i od słońca oczami. Idą na pół śpiąco. Trudno wytrzymać, ale skoro już się przyjechało do tego pierdolonego Lwowa, to nie po to, żeby siedzieć w hotelu. Trzeba swoje turystyczne obowiązki odrobić. I to wszystko jedno, czy jest się turystą z Polski, ze wschodu Ukrainy, czy, bo takich ostatnio jest sporo, z Turcji, krajów Zatoki Perskiej albo Indii. Może nie aż tak wszystko jedno. Polacy mają trochę gorzej, bo muszą zawsze o cmentarz łyczakowski zahaczyć, a on jest kawałek oddalony. Nie wystarczy obejść w koło rynku i pobliskich uliczek, tylko trzeba dodatkowo podjechać tramwajem, albo ciągnąć na piechotę ulicą piekarską, męcząc się w tym słońcu i wlokąc smętnie, jak pospolite ruszenie, z pół godziny. Są turyści zachwyceni, prawda, ale też już znużeni tym spacerowaniem, bo można robić ciekawsze rzeczy niż łażenie cały Boży Dzień po wybrukowanych uliczkach, choćby najładniejszych. I gdy tylko gdzieś przysiądą, to od razu każdy z ulgą wyciąga telefon, pyta kelnera o hasło do Wi-Fi, bo roaming danych drogi i ładuje się do znacznie bardziej interesującego świata. Patrzeć na tych pogrążonych w poczuciu głębokiego nonsensu ludzi przy stolikach to trochę tak, jakby trafić w otchłań. Ojcowie rodzin turystycznych grzebią w komórkach z minami naznaczonymi cierpiętnym znużeniem, od tego włóczenia się i siedzenia z rodziną w kawiarniach, pochłaniania kaw i lodów i nierozmawiania o niczym ciekawym. Od tego grania w przedstawieniu zwanym czas poświęcony rodzinie. Patrzą na swoje dzieci i przypominają sobie, jak one mają na imię i w której są klasie. Patrzą na swoje żony, zauważając z rozpaczą, że w sumie znają je głównie z widzenia. Matki też cholera bierze od tego łażenia po starych kamerdolcach wymęczonego bruku, nogi je bolą w eleganckich pantoflach. Dzieci narzekają, bo wolałyby grać w grę. Ojcowie woleliby oglądać telewizję, matki też. Ale nic nie mówią to ich pomysł był najczęściej żeby się wyrwać z domu i wyskoczyć na weekend do Lwowa bo podobno wiele się zmieniło moglibyśmy się gdzieś ruszyć a nie tak przez całe życie w domu siedzieć żeby coś z tego życia mieć no i teraz mają siedzą w tym słońcu w tym nonsensie w tej pustce absolutnej turystyczny wypad do pięknego miasta jako jeden z ostatnich wielkich rytuałów no więc chodzą Polacy, Niemcy, Saudyjczycy, Emiratczycy, czasem jacyś Amerykanie, Kanadyjczycy, najczęściej z ukraińskiej diaspory. This is the building of the Opera theatre. mówi przewodnik do grupy turystów. Have you been to Vienna? Podnosi się kilka rąk. Good, komentuje przewodnik. So this one is like the one in Vienna. Turyści przylatują na port lotniczy imienia króla Daniela Halickiego. Nazwany królewskim imieniem, żeby nie było, że Ukraina to tylko poradziecja i sami jacyś sekretarze, terroryści i teoretycy, ale że tu też był stary, dobry, europejski feudalizm. A płyta lotniska pod ciemnym niebem, z wąskim pasem miejskiej łuny pomiędzy ziemią a ciężkimi chmurami, Wygląda jak pocztówka z innego świata. Potem przechodzą turyści przez kontrolę paszportową. Uważnym i zimnym taksują ich wzrokiem młode pograniczniczki w eleganckich zielonych mundurach. Bo ta właśnie kobiety wystawiła na tę linię Ukraina w ramach ocieplania wizerunku, ale turyści rozglądają się dyskretnie, podnieceni. No w końcu to Ukraina, kraj, w którym jest wojna. Pytano mnie kiedyś na spotkaniu autorskim w Brukseli, czy we Lwowie słychać strzały. Bo w sumie ciekawie by się było wybrać, ceny zachęcające, ale czy to niezbyt blisko linii frontu? Wtedy jeszcze nie było słychać, i nikomu do głowy nie przychodziło, że kiedyś będzie. Nie wierzono, gdy mówiłem, że z Lwowa do Berlina jest 300 kilometrów bliżej niż do Donbasu. Donbas to inny świat. Donbas, Mombasa, Kinshasa, Alwow, Pskow, Plov, generał Gierasimow. Najlepiej w drodze z hali przylotów iść za grupą Amerykanów i podsłuchiwać. Oni się nie pierdolą w tańcu, i mimo całej wojny kulturowej w ich amerykańskiej ojczyźnie, toczonej w imię zaprzestania stereotypizacji, nadal dziwią się głośno, że tu, w Ukrainie, w kraju aktywnego konfliktu zbrojnego, biedy i postkomunizmu Hala przylotów wygląda mniej więcej jak w normalnym świecie. Że można tu na lotnisku imienia króla Daniela Halickiego wypożyczyć auto, wypłacić kasę w bankomacie albo wymienić w kantorze, a nie dokonywać na przyczajce szemranych transakcji ze znanymi z filmów typami w dresowych spodniach Adidasa i poprawiającymi trzymanego za kałasznikowa. Wychodzą więc turyści przed terminal i widzą wielkie billboardy. Lwów ich wita. Lwów miasto kawy i czekolady, bo kawą i czekoladą lwów się promuje w Ukrainie i tak się próbuje promować na świecie. A zaraz potem szeroki uśmiech taksówkarza w ciemnej skórzanej kurtce i takimż kaszkiecie. Hotel? Pyta taksówkarz. Hotel? Taksi? No i proszę. Oto właśnie jakiś taksówkarz. Otyły, nieco. O posturze ustawionego pionowo dewolaja, z góry i z dołu wąsko, w środku szeroko. Więc ten taksówkarz podchodzi do arabskiej pary i wygłasza tę swoją stałą, aktorską kwestię. Taksi, hotel. Tylko po to, by zostać przez Arabów z wyższością i całkowicie zignorowanym. Chip hotel, próbuje więc, ale nic z tego. Ignor i nawet bez dowidzenia. Poszedł więc dalej łowić duszę, ale niczego nie złowił. Do mnie też podszedł, odmówiłem i tylko stałem, patrzyłem i paliłem przy drzwiach. Na których z jakiegoś powodu wisiała kartka, że nie działają, choć działały, i widziałem, jak podszedł do devolaja drugi taksówkarz, w sumie też trochę devolaj, i powiedział: Jakie chip, frajerze, ich nie interesuje chip. Oni chcą drogo i jakościowo. A idź ty na chuj! Odpowiedział bez gniewu pierwszy dewolaj, po czym obaj zapalili po papierosie i patrzyli, jak Arabowie w ramach globalizacji zamawiają taksy z aplikacji. Pizdiec, rzucił jeszcze pierwszy dewolaj Pizdiec, zgodził się drugi. 3. Cały świat przylatuje do Lwowa. Hindusi przylatują do Lwowa, Turcy Przylatują, bo chrywna to jednak nie najstabilniejsza waluta świata i jest nadal dość tanio. Poza tym Ukraina po zluzowaniu pierwszych pandemijnych obostrzeń przestała wymagać od na przykład Saudyjczyków kwarantanny, a wiz nie wymaga już od jakiegoś czasu. Nie, żeby to działało w obie strony, ale Ukraińcy są już raczej przyzwyczajeni do tak zwanych stosunków asymetrycznych. Saudyjczycy bez swoich majestatycznych szat, tylko w klasycznym outficie bliskowschodnich facetów wyglądają jak lowelasi z tureckich oper mydlanych. I o wiele młodziej niż w tradycyjnych strojach, bo przylatują raczej po cywilu, rzadko po saudyjsku. Saudyjki też rzadko przylatują okutane, raczej w chustach na głowach i antykowidowych maseczkach na twarzach. COVID spadł im jak z nieba, bo po całym życiu pod zasłoną czują się w tej całej Europie z gołą twarzą, trochę jak z gołym tyłkiem, dlatego noszą maseczki. I twarz zasłania, i nie prowokuje tak bardzo islamofobów, od których też mają swoje plotki, roić ma się we wschodniej Europie jak odmuch. Więc patriarchatowi świeczkę i gej europejskiej postępackiej Europie na wszelki wypadek ogarek. Tylko nie wiadomo, czy wchodzą w głębszą analizę, na ile islamofobia w miejscach, które odwiedzają, ma rzeczywiście postępackie korzenie. Ogólnie trzeba uważać, dlatego uważają. Są ostrożni, przebierają się, tylko czasem widać tych, którzy się nie poddają. Raz z ulicy Jana Rzyszki na teatralną wychodziło kilku poważnych facetów z poważnie przystrzyżonymi czarnymi brodami a towarzyszyło im kilku lokalnych elegantów, z których twarzy i strojów biło słowo kontrachent. Za nimi, w skromnym oddaleniu, sunęła para dziewczyn w Nikabach, niby czarne widma. Przechodnie robili im ukradkiem zdjęcia. Ja też zrobiłem jedno, bo fajnie się w tym lwowskim zgiełku to wszystko komponowało, a jakaś kobieta, skupiona na oglądaniu Saudyjczyków na biało, Krzyknęła, przerażona i złapała się za serce, gdy panie w tych strojach czarnych upiorów wypadły niespodziewanie z za rogu. Lwowska prasa się rozpisuje o najeździe gości z Bliskiego Wschodu, ale w pozytywnym trybie, że w sumie dobrze, że wpadają, że mili ludzie, że można z nimi pogadać przez Google Translatora. Pracownicy rozwiniętego przez mera sadowego sektora gastronomicznego chwalą ich za to, że zostawiają duże napiwki i dodają, że bez przesady, aż tak bardzo inni nie są, tylko wiadomo, alkohol czy wieprzowinę to im bez sensu proponować. Choć nie ma tu reguły, bo czasem i zjedzą i wypiją. Europa zamknięta, my friend, mówił mi chropowatym angielskim jakiś koleś, Saudyjczyk, jak się okazało, gdy usiadłem przy stoliku obok niego w kawiarni na łesi Ukrainki. Celowo usiadłem, żeby się przyczaić, naprężyć do skoku i z nim pogadać mówię z nim, bo mimo że siedziała z kolesiem żona w maseczce i chuszcie, to słusznie spodziewałem się, że z nią raczej nie pogadam. W ogóle nie zwracała uwagi ani na mnie, ani na małżonka, tylko stukała kciukami w telefon. Saudyjczyk zresztą też na nią nie zwracał uwagi. Angielskiego nie znał za dobrze więc wyciągnął smartfona i gadaliśmy sobie przez Google Translatora. Rzetelna prasa. Ucieszyłem się w tym lwowie, prawdę pisze. Zawsze mi tu w Ukrainie powtarzają żurnalist prawdu pisze. Wiedzą, co mówią. I przez Google Translatora złożył też u kelnerki jakieś skomplikowane zamówienia. Bardzo lubię przyjeżdżać do Europy, tak mi. Mniej więcej pisał Saudyjczyk na przemian z kilkoma angielskimi słowami złożonymi na krzyż, bo tu jest wszystko jak z bajki. Zamki na zielonych wzgórzach, w ogóle same zielone wzgórza, nawet bez zamków dają radę. Wprawdzie wolę, twierdził, Francję, Niemcy, no ale pandemia i same problemy, a lwów, proszę bardzo, otwarty, tylko dodał, islamofobia. Ty nie jesteś islamofobem? zapewniałem że nie to znaczy no nie moja sprawa kto się czym lubi odurzać ty nie jesteś pisał on z kolei ale ogólnie ludzie dziwnie patrzą dlatego wielkim odkryciem było dla mnie że istnieje też muzułmańska europa choćby takie sarajewo piękne miasto zachwycał się a jego żona wsunęła sobie słomkę pod maseczkę upiła lemoniady i po raz pierwszy na mnie spojrzała w sarajewie też nas jednak już nie za bardzo lubią, skwitował. A welwowie? Lwowie? We Lwowie jeszcze nie mam zdania, pokiwał głową. Ale za to, jakie tu mają usługi gastronomiczne. Cztery. Ano mają, mają. Do wyboru, do koloru. W jednej czy drugiej restauracji można zjeść mrożoną słoninę w czekoladzie jako wariację na temat sała. Ukraińskiego dania i dumy narodowej, a w innej, łączącej francuską kulinarną wykwintność z kaukaskim zdecydowaniem, w w winogronowej Polewie z czurcz Heli. Coraz to nowy sklep, barber, knajpa czy instytucja wyglądają tak, jakby je zaprojektowali najlepsi specy od designu. Również dlatego, że cóż, często projektują je najlepsi specy od designu. Tak. Nawet z ust wymagających, jak wiadomo, polskich turystów, coraz rzadziej słychać w Lwowie to, co do tej pory czyli co oni zrobili z tym miastem. Zatokiwają wszyscy z uznaniem głowami, że trzeba przyznać, że wystroje to tutaj umieją robić. Ukraina złapała dryg do stylu coraz mniej szyldozy, przynajmniej w centrach i reprezentacyjnych dzielnicach miast ale nie tylko mnóstwo klasy w usługach. Nawet w osiedlowych piekarenkach można wypić kawę, i zjeść kanapkę czy ciasto, kupić świeży, rupiących chleb z koszyczków wyściełanych płótnem, kafejki czy ruchome straganiki z kawą pojawiają się na każdym rogu, podobnie jak porządne restauracje. I to nie tylko dla turystów. To już nie jest tak, że Ukraińców nie stać na siedzenie w tych wszystkich knajpach, mówiła mi Katarzyna Łoza, Polka, która od dwóch dekad mieszka w Lwowie, bo jej tu dobrze. Prowadzi bloga, biuro wycieczkowe, ma tu rodzinę i wygląda na zadowoloną z życia. Nie tak dawno zrobiło się głośno o ukraińskich informatykach, dodała, popijając kawę, bo siedzieliśmy w knajpie. Świetnie zarabiają. To jest nowe pokolenie, nieunurzane w sowiecką przeszłość, czy bez kompleksów. Coraz więcej młodych ludzi pracuje w tej branży. Zarabiają w dolarach czy euro, ale mieszkają i wydają tutaj, bo czemu mają siedzieć za granicą? Czuć się obco i przepłacać. Żyje się we Lwowie dobrze i nadal jest niedrogo. A Polacy, którzy tu przyjeżdżają, zachichotała Katarzyna, są trochę jakby zawiedzeni. Jak to? No przecież tym Ukraińcom miało być gorzej od nas. Mieliśmy się tu czuć jak paniska. Jakaś niezgoda zapanowała na to, że zwykli Ukraińcy mają pieniądze. Nawet ktoś powiedział, gdy się zamknęły granice w czasie pandemii, że zdechniecie tutaj bez polskich turystów. A tu nic. Knajpy pełne i tak dalej. Jakiś turysta mi pisał niedawno, że o co chodzi? Jak to? Przecież Ukraińców nie powinno być stać, żeby chodzić do Baczewskiego, że Baczewski to jest tylko dla Polaków. Co ci Ukraińcy tam w ogóle robią? No tak. Lwowianie. Też korzystają z Lwowa, a to jacyś odpicowani panowie siedzą przy śniadaniu i omawiają biznes plany po ukraińsku, ale klną po rosyjsku. A to do knajpy facet na ormiańskiej, gdzie często przychodzę popracować, przychodzi też do pracy bardzo regularnie, czarnowłosy chłopaczek w okularach i tłucze cały dzień w klawiaturę, więc w końcu zaczynamy się witać, jak koledzy z biura. A to przed dzygą, jak zawsze tłum, a to tłum się bawi wieczorem na świeżo wyremontowanym placu noszącym niezbyt szczęśliwą nazwę Koliszczyzny, antyślacheckiego powstania chłopów ukraińskich w XVIII wieku, dawnym wekslarskim, czy na włoskim podwórku, czy w okolicach Arsenału, albo pod pomnikiem Nikifora przy placu muzealnym. No wszędzie. A to pirożek, lwowski muzyk. Chłopaczek z nastroszonymi wąsami gra nam na gitarze smyczkiem wyglądającym jak chińskie pałeczki, gdy my popijamy wino, siedząc na fundamentach dawnych murów. A to kręcimy jointy przy stoliku naormiańskiej, bo jak twierdzi Sofia, moja koleżanka, kopy, gliniarze, mają lepsze rzeczy do roboty niż się czepiać ludzi, że sobie zapalą. A to na łesi Ukrainki, dawnej Skarbkowskiej. Tłumy nieprzebrane siedzą w ogródkach i knajpach i trudno jest zmęczonym kelnerom stamtąd ruszyć, gdy nadchodzi godzina zamykania. A to na Łyczakowie robi się coraz większa hipsteroza. A to w postindustrialnych klimatach na Podzamczu kręcą się coraz lepsze imprezy, choć Cerbery na bramkach nadal wyglądają jak ruscy mafiozi z amerykańskich filmów. Lwów już od jakiejś półtorej dekady funkcjonuje w sposób... W jaki funkcjonował ten dawny, legendarny lwów, Rzeczpospolity czy Habsburski. Miasto, które ukazało polskości niekanoniczną formę, bo dało jej zadowolone z siebie całkiem syte mieszczaństwo nieistniejące wcześniej w polskim myśleniu o sobie. Miasto, które było najbardziej nieoczywistą z polskich stolic, bo było przecież pełną gębą stolicą Galicji. Jednym z najnowocześniejszych miast w Europie, jak kilkakrotnie z dumą wspominał mi przy herbacie Andrzej Sadowy. Miasto, o którym przed II wojną światową pisano, że jest zupełnie inne od sztywnej i nieco ponurej w swojej rosyjskości Warszawy. Miasto bardziej luźne, gwarne, radosne, które Stanisław Lem wspominał, mimo późniejszych okupacyjnych traum, jako raj młodości, a o którym Aleksander Watt pisał tak. Lwów był jednym z najładniejszych miast polskich, w tym sensie, że było to miasto wesołe. Nie to, że ludzie, ale miasto wesołe, bardzo kolorowe, bardzo egzotyczne i właśnie przez swój egzotyzm, to znaczy brak tej szarości warszawskiej, nawet krakowskiej czy poznańskiej, przez to, że zupełnie nie było szare, to było najbardziej europejskie miasto. W pewnym stopniu Lwów. Przypominał Wiedeń, ciążył bardziej ku Dunajowi Adri niż ku Wiśle i ku Bałtykowi. Choć co do Wisły, to Watt zastrzegał, że Wiedeń oczywiście odbił się i na nadwiślańskim Krakowie, ale Kraków był miastem austriacko-biurokratycznym, miastem austriackiej biurokracji i austriackiego biurokratycznego uniwersytetu. Alwów to co innego. Był to Wiedeń, trochę operetkowy, Wiedeń radości życia. Tak, to dziwne miasto. Miasto, którego duch umarł za radzieckich czasów, ale teraz rodzi się na nowo, w nieco postapokaliptycznej, patchworkowej wersji. Lwów umarł, ale Lwiw próbuje powrócić do stylu życia podobnego do tego dawnego, międzywojennego. Miasto żyje na co dzień na swych ulicach, na placach, w knajpach. Mimo zupełnego wydawałoby się zerwania ciągłości wymiany ludności, przerwania lokalnych tradycji. Jak to ładnie kiedyś ujął Jarosław Chrycak, opowiadała Katarzyna Łoza, po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, aktorzy weszli na scenę, rozejrzeli się po dekoracjach i zrozumieli, jak trzeba grać. Chrycak jest lwowianinem i porządnym historykiem. Więc wie, co mówi, ale nie zawsze było tak, że te dekoracje podpowiadały mieszkańcom, co robić. W czasach ZSRR wiało tu raczej poczciwą, radziecką nudą i pustką. To było straszne miasto, jak wspominają pamiętający te lata lwowianie. Po radzieckiej smucie nastąpiła jednak, jak się teraz określa, europejska wiosna. Lwów to nie kijów. I Lwowianie, owszem, jak wszędzie na świecie, wyjeżdżają często do stolicy za pieniędzmi, ale i do Lwowa przyjeżdżają żyć ci Ukraińcy, którzy chcieliby zaznać europejskiego stylu życia. Do Lwowa się jeździ zobaczyć naszą Europę naszą, bo jeszcze nie za granicą miasto, które już jest europejskie, ale do którego można jechać bez pokazywania paszportu. Więc tak. Lwowianie, turyści, wszyscy, wszyscy korzystają z knajpianej infrastruktury lwowa. Weźmy takie lokale tematyczne, z których lwów jest szeroko znany, przynajmniej w Ukrainie. Słynna, a w krajach ościennych niesławna kryjówka, stylizowana na bunkier upa, gdzie trzeba na powitanie powiedzieć nacjonalistyczne hasło odźwiernemu, wyglądającemu najczęściej jak leśny zbój. To już banał, o którym wszyscy słyszeli. Tak, trzeba zastukać w okienko, ukaże się w nim ogorzała twarz Szwajcara, który na zawołanie Sława Ukraini sam odpowiada Herojam Sława i wpuszcza, polewając polowy na parstek wódki. Mykoła Panczenko, najbardziej popularny odźwierny, powiedział te swoje Herojam Sława, jak obliczyli właściciele lokalu na podstawie listy jego dyżurów i liczby klientów lokalu, Milion dwieście tysięcy razy i został z tej racji wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy. Jeśli ktoś ma życzenie, może podbić odźwiernemu statystykę, wejść, a następnie upić się wódką pośród selfików na tle sztandarów, kałasznikowów i szmajserów i zagryźć kiełbasą podawaną na metry. Knajpa w zasadzie nie budzi już prawie żadnych emocji, choć była zrobiona między innymi po to, żeby je budzić. Dawniej polskie media rozpisywały gniewnie się o tym, że gloryfikacja nacjonalistów z upa przechodzi już do popkulturowego mainstreamu. Pewnie słusznie, choć w założeniu kryjówka budzić miała raczej emocje moskali, jak nazywa się na Ukrainie Rosjan albo Zrusyfikowanych Ukraińców, galicyjski wokalista z Skryabin śpiewał, że we Lwowie do kryjówki prowadzi się gości ze wschodu. Czasy się zmieniają. Skryabin już od paru lat nie żyje, a po Majdanie i coraz powszechniejszym rozlewaniu się galicyjskiego punktu widzenia po całej Ukrainie kryjówka zredukowała się ze złowrogiej siedziby faszystów raczej do czegoś w rodzaju nacko Disneylandu. I teraz przesiadują w niej, żeby się dopić bo kryjówka długo jest otwarta, nawet pracownicy polskiego konsulatu, jak ten, który zaszył się kiedyś w kącie w białej koszuli i polował na Polaków, żeby nie musieć pić samemu. Dosiadł się tam do mnie, gdy tylko mnie etnicznie zidentyfikował. Płaczliwym głosem zaczął opowiadać o niewdzięczności Ukraińców, którzy otwierają takie nacjonalistyczne knajpy jak ta, a Polacy przecież tak wiele dla nich zrobili. Przypomniałem mu, że już w XVII wieku Rusini pisali lamenty do króla Rzeczpospolitej, żeby ich na własnej w końcu ziemi raczył zrównać w prawach z lachami i że tyle wieków takiego traktowania musiało zrobić swoje. Ale był już pijany i powtarzał, siedząc pod reprintami upowskich plakatów i grafik, swoją pieśń o niewinnej, całej na Białopolsce, która nigdy nikogo nie krzywdziła, a tylko sama krzywdzona była albo ta knajpa masoch ze stojącym przed nią naturalnych rozmiarów pomniczkiem duchowego patrona lokalu czyli nikogo innego niż Leopolda von Sacher-Masoch'a juniora we własnej brązowej osobie tego jednego z najbardziej znanych lwowian w historii można pomniczkowi wsunąć rękę do kieszeni i zgodnie z nastrojem i duchem nasuwających się z jego nazwiskiem skojarzeń pogładzić po brązowych genitaliach Albo próbować je sadystycznie, a raczej, biorąc pod uwagę, że to jednak brąz, masochistycznie ścisnąć. Można zjeść potrawę z afrodyzjakiem, tak przynajmniej twierdzą kelnerzy, lub wypić ekstremalnego drinka, na przykład płonącego. Niektórzy przyjeżdżają tu dla samego Sacher Masocha, jak ten nowozelandzki backpacker i freelansowy dziennikarz, który zachwycił się knajpą masoch i dziwił że nie ma tutaj festiwali związanych z masochem, jego plakatów i podobizn konkurujących z wizerunkami bandery. Gdy zbierał materiały do tekstu na ten temat, artykuł pojawił się na stronie Radia Wolna Europa, to mu wytłumaczono, że Lwów to jednak prawicowe, chrześcijańskie miasto i że raczej byłby problem z oparciem marki miasta na dorobku artysty, od którego nazwiska nazywa się jedno z zaburzeń seksualnych. Albo można na ormiańskiej, zrobić sobie fotkę z wyrzeźbionym Janem Zechem, siedzącym przy stoliku. Ignacy Łukasiewicz wygląda z okna i zjeść obiad w knajpie wystylizowanej na szyb naftowy połączony z dziewiętnastowieczną pracownią szalonego chemika. Można wypić z menzurki drinka o intensywnym kolorze mikstury ze starego horroru. Można o mało nie spaść skrętych i wysokich schodów, można dostać paranoi i klaustrofobii w ciemnym przedsionku, niby że właśnie jak w tym szybie naftowym i popaść w zadumę nad stanem technicznym blaszanych dachów Lwowa, co najmniej równą zachwytowi, wynikającemu z obejrzenia ich z najwyższego piętra. nibyże z góry kopalnianego szybu, bo lokal zajmuje całą kamienicę. Paru rzeczy już nie można. Zamknięto już restaurację, złota róża z kuchnią żydowską, mieszczącą się w miejscu dawnej synagogi o tej samej nazwie, gdzie trzeba było targować się o cenę dania, choć raczej nie zlikwidowano jej, dlatego że niektórzy lwowscy publicyści zwracali uwagę na daleko idącą stereotypizację narodową Żydów. A zwracali. Zamknięto też dom legend z trabantem na polskich blachach na dachu i ziejącym ogniem smokiem, gdzie kelnerami byli ludzie dotknięci karłowatością, niby że krasnoludki, jak w bajkach. Co może zaskakiwać, zamknięto bynajmniej nie z powodu poprawności politycznej, tylko z powodu nieprzedłużenia dzierżawy kamienicy przez jej właściciela. I tak dalej. Tych restauracji jest zatrzęsienie. Jedne powstają, drugie się zamykają, wszystko to bulgocze, fermentuje kipi, tylko bardzo często w jednym kociołku. Wszystkie wymienione dotychczas knajpy to bowiem przedsięwzięcia dość kontrowersyjnej ekipy ze wspomnianego już holdingu emocji Fest, który to holding część lwowskiej publiki lubi, bo ciekawe rzeczy robią, a część nie cierpi, oskarżając o to, że nie są żadnym holdingiem emocji. Ale coraz szerzej rozrastającą się ośmiornicą, monopolizującą rynek i wykupującą pod swój szyld nawet tak szacowne instytucje jak legendarna dzyga. Holding budzi emocje także we władzach miasta, które raz z nim idą na wojnę, a raz go głaszczą po głowie. Holding Emocji Fest, jako jeden z pierwszych, zrozumiał, jak ważne są emocje, mówił mi mer Sadowy. Gdy siedzieliśmy w jego gabinecie, a ja podziwiałem ustawioną demonstracyjnie w rogu na stojaku świętą ikonę, i wyobrażałem sobie, jak mer bije przed nią modlitewne pokłony. I jako jeden z pierwszych zrozumiał, że ludzie ciągnął tymczasem sadowy, są gotowi za nie płacić ale w pewnym momencie zaczęli troszeczkę lekceważyć miejskie prawo, nasze relacje się skomplikowały, spotkaliśmy się w sądzie, no, ale potem zrozumieli, że trzeba szanować postanowienia władz, podsumował Sadowy z uśmiechem. I bajka skończyła się dobrze. Tak? Zapytałem głuchawo. Tak. Teraz oni rozwijają się normalnie, to jedna z wizytówek naszego miasta, ale, zastrzegł Sadowy, nie ma żadnego monopolu. Mamy też dużo innych zakładów masowego żywienia. Prowadzi je wielu właścicieli, są wśród nich tacy, którzy mają co najmniej dwa lokale, więc goście naszego miasta mają gdzie pójść. Jeśli ktoś chce emocji, opowiadał Sadowy, bawiąc się filiżanką: Niech idzie do festu. Jeśli smacznie zjeść, niech idzie do setki innych restauracji, które są w lwowie, nie ma żadnych monopoli i nigdy we Lwowie nie będzie, bo Lwów to wolne miasto miasto wolnych ludzi zakończył efektownie mer. A jakie konkretnie naruszali prawo? Zapytałem ci z Festu. Na przykład, robili renowacje w zabytkowych budynkach, nie mając wszystkich dokumentów a jeśli się jednemu pozwoli, to potem inni robią to samo i jest chaos. Szybko jednak zrozumieli, że tak nie można. I teraz już wszystko jest okej. Okay. Tak, jest okej. Okay. Warto tylko dodać, że głównie dlatego, że coraz więcej ludzi protestuje przeciw samowoli budowlanej. 5. Taki Włodko Kostyrko, jeden z tych, którzy rozbudowywali scenografię nowego lwowa. Kostyrko, pasjonat, historyk, sztuki, malarz, publicysta, jedna z centralnych postaci lokalnego środowiska artystycznego, zna sadowego od dawna, bo sadowy jakiś czas temu kręcił się wokół lwowskich intelektualistów. Sadowy i zabytki. No tak, mówił mi kiedyś zgrzyźliwie Kostyrko. Jak już był merem i w rynku trzeba było zrobić remont, to na wszelki wypadek najpierw przeprowadził roboty budowlane, a dopiero potem poinformował archeologów, że mogą się zapoznać z tym, co wykopano, żeby mu nikt przypadkiem w trakcie remontu nie narobił problemów, że coś cennego znaleziono i teraz trzeba przerwać, a powinno być odwrotnie. Najpierw powinni wejść archeolodzy, a potem ekipa budowlana strasznie się na Sadowego wtedy wściekłem uznałem, że to musi być już inny człowiek bo ten Sadowy, którego znałem by tak nie zrobił no i się obraziłem ale już Kostyrce przeszło poza tą akcją z remontem rynku i kilkoma innymi akcjami Włodko Kostyrko nadal dość ciepło wspomina Sadowego, bo zna go z czasów gdy ten był tylko biznesmenem poznali się na początku lat dziewięćdziesiątych Sadowy, urodzony lwowianin, szukał wtedy kontaktów. Interesowali go ludzie z inicjatywą, artyści. Dawniej chciał robić karierę w konsomole, ale konsomoł się skończył i trzeba było myśleć inaczej. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.